554 osoby wzięły udział w konsultacjach społecznych ogłoszonych przez prezydenta Suwałk poświęconych ocenie zieleni miejskiej. Ankietę w formie elektronicznej wypełniło 498 osób. 56 osób zdecydowało się na wypełnienie kwestionariusza w formie papierowej, tradycyjnej. Ankieta cieszyła się większą popularnością wśród kobiet, które stanowiły 63% ankietowanych. Aż 40%, czyli 223 osoby, to mieszkańcy Suwałk w przedziale 31-40 lat. Mieszkańcy tutaj utrzymują generalnie w tych swoich ankietach to, co dotychczas Zarząd Dróg Zieleni i my jako miasto czynimy, czyli większość opowiedziała się za dotychczasowym utrzymaniem trawników i tak dalej, że tu ma dominować trawa i koszona, przycinana tak jak dotychczas. Łąki kwietne też, ale już w mniejszym stopniu i to też w tych terenach takich, nie w centrum tutaj miasta, jak pojawiały się takie głosy. Bardzo jednoznaczne rozstrzygnięcie przyniosło pytanie poświęcone rabatom kwiatowym. Aż 80% ankietowanych uważa, że ta forma zieleni im odpowiada. 45% ankietowanych uważa, że powinno być ich jeszcze więcej, głównie na rondach. Wyniki ankiety pokazują też, że Suwalczanie najchętniej widzieliby w naszym mieście lipy, klony, kasztanowce, jarzębinę czy brzozę. To oczywiście w tej chwili będzie przedmiotem dyskusji. Radni też pochylą się nad tym, bo jest petycja. Petycja właśnie osób, które opowiadają się na zmianę formy utrzymania zieleni w naszym mieście. I będziemy rozmawiali. Szczegółowe opracowanie wyników ankiety można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Być może niewielu Suwalczan o tym wie, ale trzy ulice w naszym mieście mają swoich sołtysów. To Krzywulka, Szwajcaria i Dubowo. Prezydent Suwałk na podstawie uchwały Rady Miejskiej ogłosił konsultacje społeczne dotyczące utrzymania bądź zniesienia sołectw. Ta funkcja tego sołtysa jest całkowicie już inna teraz, zresztą i na wsiach tradycyjnych, obszarach wiejskich. Sołtys kiedyś zbierał podatki, składki i tak dalej, no teraz płacimy elektronicznie te swoje zobowiązania, to się bardzo mocno zmieniło. Dlatego też no, po tych dyskusjach zastanawiamy się, bo trwają prace nad zmianą statutu miasta, bo ta zmiana powinna właśnie być prowadzona poprzez statut, czy utrzymujemy sołectwa, czy rezygnujemy. Konsultacje potrwają do 15 września tego roku i zostaną przeprowadzone w formie głosowania internetowego i głosowania tradycyjnego. Urny do głosowania zostały wystawione w Akwaparku, ulica Papieża Jana Pawła II 7, Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ulica Teofila Noniewicza 71A oraz Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ulica Adama Mickiewicza 1. Ankietę w formie elektronicznej można wypełniać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Wznowiono pracę na ulicy Stulecia Niepodległości. Miasto Suwałki niestety było zmuszone dwukrotnie zerwać umowy z wykonawcami, którzy realizowali tę inwestycję. Po ogłoszonym przetargu na dokończenie prac przy tej ulicy wygrała go firma PDM Suwałki za kwotę ponad 1 998 000 zł. Wykonawca już realizuje pracę. Termin wykonania zamówienia to 30 września tego roku. Warstwa ścieralna została ułożona już od ulicy Sajneńskiej. W zasadzie tutaj PDM podchodzi pod ulicę Utrata. Trochę jeszcze tutaj w ulicy Utrata pozostało do zrobienia, ale chyba ten termin nie jest zagrożony. Za kwotę ponad 1 622 000 zakończyła się rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego prowadzącej do suwalskiego lotniska. W sąsiedztwie tej ulicy trwa rozbudowa ulicy Leśnej z połączeniem do ulicy Raczkowskiej. Tę inwestycję realizuje również PDM Suwałki za kwotę ponad 3 109 000 zł. Termin wykonania to również koniec września. Trwa budowa wielu dróg osiedlowych dofinansowanych środkami z Funduszu Dróg Samorządowych. Ulica Księdza Szczęsnowicza to jest ulica, która jest położona pomiędzy ulicą Szpitalną, ulicą Mikołaja Reja i do Puławskiego.
Ten pierwszy odcinek od Szpitalny do Reja no jest prawie przygotowany do ułożenia masy bitumicznej asfaltu. Na tym drugim odcinku wiem, że uzbrojenie jest podziemne wykonane. No teraz trwają tam roboty, są chyba krawężniki ustawiane. Też to jest termin wrześniowy. Do końca września ma również zakończyć się budowa ulic Czesława Miłosza i Jana Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego. Inwestycję realizuje firma Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski z Olecka za kwotę ponad 4 miliony złotych. Trochę dłuższy termin ma Rembut, który operuje, działa na ulicach tam położonych przy ulicy Zastawia. Jest tam takie osiedle już starsze i tam dwie ulice. Czyli francuska i włoska. Inwestycja jest warta blisko 7 milionów złotych. Budowane są również ulice Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego. Inwestycja warta jest ponad 1 milion złotych. Termin to koniec października.